Cześć, tu Michał. Czy potrzebujesz certyfikat, aby zostać DJ-em, aby być DJ-em? Bo też panuje takie przekonanie, że żeby być DJ-em, to musimy mieć certyfikat. Wiele ludzi mnie pyta, czy jak zrobi kurs i dostanie certyfikat, to czy będzie profesjonalnym DJ-em? I czy w ogóle taki certyfikat do czegokolwiek ci się przyda? I gdzie taki certyfikat możesz w ogóle zdobyć? Jest takie przekonanie, że jakiś tam masz kwit i jak jesteś w stanie to udokumentować, to że ty jesteś o takim fachu zawodowcem, ale to nie znaczy, że będziesz potrafił coś w tym kierunku robić, bo zmierzam do tego, że niekoniecznie jakiś certyfikat zadecyduje o tym, czy ty będziesz miał gdzie grać i gdzie występować, tylko bardziej twoje umiejętności, twoja wiedza z tego zakresu, przede wszystkim umiejętności i twój, powiedzmy, setup, czyli sprzęt. Zatem, jeśli pytasz mnie wprost, czy potrzebujesz certyfikat, aby zostać DJ-em, to ja ci odpowiem jednym zdaniem. Nie ma tura, a chęć szczera zrobić z ciebie DJ-a. A dokładniej to potrzebujesz nabyć pewnie umiejętności i wiedzę w tym temacie, a niekoniecznie móc to udokumentować jakimś kwitem czy papierem. A certyfikat może ci być potrzebny w przypadku chociażby jedynie otrzymania dotacji. Znaczy może tak, dotację otrzymasz na rozpoczęcie na przykład działalności w profesji DJ-skiej i na przykład jednym z punktów wydatkowania tej dotacji jest właśnie podniesienie kwalifikacji. Zatem certyfikatem ty możesz oficjalnie udokumentować, rozliczyć swoją dotację, że podniosłeś swoje kwalifikacje w danym zakresie. Czyli jeśli będziesz starał się o dotację na rozpoczęcie działalności DJ-skiej, no to będziesz musiał podnieść w tym zakresie kwalifikacje, no to wtedy idziesz na takie szkolenie, zdobywasz certyfikat i jest to wtedy udokumentowanie, powiedzmy, twoich umiejętności w tym zakresie, czy też twojego fachu, profesji, jak zwał, tak zwał. Ale mówiąc między nami, nie do końca ci to będzie potrzebne w takim życiu codziennym, w pracy DJ-skiej, no bo szczerze, to nie jest tak, że idziesz, pukasz do drzwi, do klubu i mówisz: cześć, mam tu certyfikat, pokazujesz w ręku certyfikat, no i chcę u was grać. W mojej, powiedzmy, jak to nazwijmy to, karierze, ponad już 10 lat na rynku, jeszcze nigdy mnie nie zapytał nikt o żaden certyfikat. W ogóle nie spotkałem się z takim czymś, żeby ktoś wymagał ode mnie jakiegoś dokumentu potwierdzającego, że jestem DJ-em, a bardziej tutaj potwierdzają twoje umiejętności, twoje referencje, chociażby na przykład gdzie występowałeś, z kim i tym podobne, czy chociażby twoje jakieś live mixy, wideo mixy, twoje sety, niż jakieś tam certyfikaty, papierki, które można sobie tak naprawdę kupić. Niekoniecznie musisz cokolwiek potrafić, a mieć papier. To tak jak z prawem jazdy. Możesz kupić sobie dzisiaj na Ukrainie i to nie będzie koniecznie znaczyło, że ty potrafisz jeździć samochodem, ale kwit będziesz miał. Zatem certyfikat kompletnie do niczego ci nie jest potrzebny w przypadku, gdy nie chcesz ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej o charakterze DJ-skiej, to certyfikat ci w ogóle nie jest potrzebny. Jeśli będziesz chciał pozyskać pieniążki na zakup chociażby sprzętu, na rozpoczęcie działalności DJ-skiej, no to wtedy będziesz potrzebował właśnie uzasadnić podniesienie swoich kwalifikacji, a to możesz zrobić chociażby za pośrednictwem certyfikatu, dyplomu, jak zwał, tak zwał, bo jak uczestniczysz w jakichś warsztatach DJ-skich, na koniec po prostu dostaniesz w kursie, w warsztatach, w szkoleniu, to na koniec dostaniesz jakieś potwierdzenie potwierdzające, że uczestniczyłeś, czego się tam nauczyłeś, ile godzin, powiedzmy, to szkolenie trwało, z jakiej tematyki zostały zagadnienia poruszone, jakich umiejętności się nauczyłeś, jakich nabyłeś. Zatem to tylko i wyłącznie dokumentuje to, że byłeś na jakimś szkoleniu x godzin i że posiadłeś wiedzę lub umiejętności z danego zakresu, ale to nie jest w ogóle w życiu takim codziennym DJ-a w twojej pracy ci nie jest potrzebne. Jak będziesz DJ-em klubowym, nikt, uwierz mi, naprawdę nikt nie będzie wymagał od ciebie żadnego dyplomu, żadnego certyfikatu, a nawet jak komuś to pokażesz, to jest w ogóle zbędne i niepotrzebne, powiedzą: fajny papier, ale nam to w ogóle jest do niczego potrzebne. Zatem w świecie, że tak powiem, klubowym kompletnie nie jest potrzebne. W świecie DJ-a mobilnego, czy to też tak nazwałem sobie na poczekaniu, tak samo, jak ludzie będą do ciebie dzwonić, aby ciebie gdzieś tam, wiesz, zlecić tobie poprowadzenie jakiejś imprezy, to też nigdy jeszcze mnie nigdy nie zapytał, czy ja mam jakiś w ogóle certyfikat lub dyplom ukończenia jakiegokolwiek szkolenia. Po prostu większą według mnie wagę mają twoje referencje, twoje doświadczenie, twoje umiejętności i po tym klient według mnie wybiera bardziej, a nie kieruje się w ogóle tym, czy ty masz jakiś dyplom, czy ty masz jakiś certyfikat, czy ty masz jakiś kwit.
to w ogóle jest nieistotne i niepotrzebne. Zatem jeśli Ty nawet szukasz jakiegoś szkolenia dla siebie, żeby rozwinąć swoje umiejętności, to nie musisz koniecznie patrzeć na to, czy ktoś Ci tam wystawi jakiś certyfikat czy dyplom po ukończeniu tego szkolenia, bo to Ci jest w zupełności niepotrzebne, jeśli nie będziesz potrzebował oczywiście rozliczyć dotacji na działalność gospodarczą, na działalność DJ-ską, to wtedy kompletnie nie potrzebujesz takiego papierku. Możesz po prostu iść na to szkolenie. Największą wartość ze szkolenia to jest wynosisz nie jaki papier otrzymasz, tylko to, co się nauczysz na tym szkoleniu, czego się nauczysz i w jakim czasie. Bo to też nie chodzi o to, żeby na szkoleniu siedzieć cały tydzień i się nic nie nauczyć, tylko chodzi, żeby w stosunkowo krótkim czasie nauczyć się bardzo wiele. A takich szkoleń wartościowych jest niewiele, zatem musisz też mocno przefiltrować rynek, żeby takie szkolenie właśnie znaleźć. Także podsumowując, tak jak i na początku powiedziałem, tak i zakończę. Nie matura, leć chęć szczera, zrobi z ciebie DJ-a. Nie potrzebujesz żadnych papierów, żadnych dokumentów, żadnych pokwitowań, że ty jesteś DJ-em, tylko musisz nim po prostu być, a mianowicie muszą twoje umiejętności i twoje, powiedzmy, referencje, doświadczenie bardziej to udowadniać, aniżeli jakiś papierek, czy też certyfikat, dyplom, czy jakkolwiek to ktoś nazywa. Zatem do dzieła, pracuj nad podnoszeniem swoich umiejętności, nad zdobywaniem doświadczenia, a nie skupiaj się nad jakimiś niezbędnymi papierami, certyfikatami, czy innymi dyplomami. Dziękuję za uwagę. Powodzenia. Cześć.